Od kilku dni obowiązują w Polsce zaostrzone zasady reżimu sanitarnego, ale postępujący wzrost zakażeń koronawirusem sprawia, że rząd rozważa kolejne zmiany rzutujące na aktywność społeczną i biznesową Polaków. Pierwszy ubiegłoroczny lockdown sprawił, że w Suwalskim Urzędzie Miejskim opracowano zupełnie nowy system pracy, który sprawdził się w ostatnim roku. Przywykli do niego zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy. Jak nas poinformowano, nie ma teraz powodów, by kolejny raz zmieniać zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Nie zakładamy utrudnień w pracy urzędu czy załatwieniu spraw przez interesantów. Jeżeli absencja chorobowa utrzyma się na obecnym poziomie, wszystkie sprawy będą załatwiane w przewidzianych ustawowo terminach. Ewentualna praca zdalna lub zwiększenie nieobecności pracowników może powodować wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, ale jak podkreśla szef Biura Prezydenta, terminy ustawowe zostaną zachowane. Magistrat nie obawia się również zwiększenia absencji pracowników, którzy na skutek zawieszenia działań szkół mają prawo do skorzystania z tak zwanej opieki nad dziećmi. Problem w znacznej mierze rozwiązuje możliwość zdalnego świadczenia pracy, informuje Kamil Schnell, dodając, że nie jest to jednak możliwe na wszystkich stanowiskach. Praca zdalna nie może być realizowana przy bezpośredniej obsłudze petentów z wykorzystaniem takich systemów jak CEPiK czy Źródło. Zatem w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Komunikacji czy Urzędzie Stanu Cywilnego ze względów technicznych zdalna praca jest niemożliwa.